Patrycja Kopyłka, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Na Widelcu. Dzisiaj Pani Kasia, Pani dietetyk, dzień dobry. Dzień dobry. Rozwiążę nam takie mity dietetyczne, bo ja troszeczkę, przyznam się, poszperałam w internecie. No i jestem trochę zszokowana, zaskoczona tym, co internauci radzą sobie, jeżeli chodzi o te sprawy dietetyczne. Pierwszy mit. Jesteś na diecie, nie jedz kolacji po 18. Co Pani na to? No nieprawda. Jemy 3 godziny przed spaniem, tak? Więc jeżeli ktoś chodzi bardzo późno spać, to niestety, ale od tej 18 do, przypuśćmy, 23 nie wiesz, że nic nie zje. To jeszcze będzie głodny. Tak, to jest za duża ilość godzin, poza tym później śpimy, więc tak naprawdę do samego rana nic nie jemy. Nic nie powoduje to, że zjemy tą kolację po 18. Ważne, żeby ona nie była ciężka, tak? Tylko żeby była po prostu lżejsza. Natomiast 3 godziny przed spaniem spokojnie możemy jeść. No tak przyjmuje się tą 20 jako taką może w miarę ostateczną godzinę, żeby ten żołądek jeszcze doszedł do siebie, żebyśmy się kładli spać z lekkim żołądkiem. Natomiast na pewno nie 18. Sądzę, że osoby, które gdzieś tam pilnują tej godziny, są często bardzo głodne przed spaniem i to nie jest korzystne zjawisko. Kładziemy się i czujemy, że po prostu coś byśmy zjedli albo w międzyczasie nie jesteśmy w stanie nawet policzyć, ile wycieczek do lodówki zrobiliśmy. Kolejny mit. Picie zielonej herbaty wspomaga odchudzanie. Niekoniecznie jest to prawda. Większość z nas pije tą zieloną herbatę właśnie po to, żeby gdzieś tam się oszukać, czy żeby mówić, że to na pewno spowoduje, że będziemy chudli. To nic nie da, jeżeli jemy tłusto, jemy ciężko, jemy słodko, nie ruszamy się. Natomiast w jakiś sposób te składniki mineralne, które są zawarte w zielonej herbacie albo nawet bardziej w czerwonej, mogą sprzyjać rozkładaniu tkanki tłuszczowej. Natomiast nie jest to udowodnione naukowo, że pijąc samą zieloną herbatę będziemy chudli. Bardziej czerwoną, natomiast to jest tylko dodatek do diety plus wysiłku fizycznego. Uwaga, kolejny mit. Jedzenie ziemniaków, makaronu i białego pieczywa powoduje tycie. Czy to prawda? Nie do końca. Nie jest to prawda. Tutaj ten makaron, jeżeli jemy w dużej ilości, bardzo często, czy ziemniaki, czy takie przetwory ziemniaczane, tak, mogą powodować odkładanie się tkanki tłuszczowej. Natomiast jeżeli zjemy je od czasu do czasu, ten ziemniak gotowany wcale nie jest aż tak kaloryczny, czy taki ziemniak opiekany. No, najgorsza wersja frytki, tak, dodatki olejowe. Natomiast ten makaron razowy na przykład bardzo sprzyja także odchudzaniu, ma dużej ilości błonnika, więc tutaj spokojnie na diecie taki makaron możemy jeść. I kolejny mit. Jedzenie pewnych produktów, na przykład ananasa, powoduje spalanie tkanki tłuszczowej. Co Pani na to? Tutaj troszkę muszę się z tym zgodzić, bo ten ananas czy grejpfrut jest uznawany za owoc, który wspomaga odchudzanie, czyli nie powoduje efektu odchudzania, natomiast dużo łatwiej rozkłada nam się tkanka tłuszczowa za pomocą takiej substancji jak bromelina, która znajduje się właśnie w ananasie. I to jest owoc najbardziej polecany przy diecie, tak? Czyli cytrusy plus ananas możemy jeść, będąc na diecie, oczywiście z umiarem, bo to też są cukry. Natomiast w jakiś sposób wpływa na rozkład tkanki tłuszczowej właśnie ta substancja w nim zawarta. Więc tu takie plus, minus, nie do czyli końca. Czyli z tym mitem możemy się troszeczkę zgodzić. Kolejny mit. Apetyt na jakiś produkt spożywczy to znak niedoborów żywieniowych. Bardzo często nasz organizm reaguje, jeżeli czegoś mu brakuje, więc tutaj ja zawsze mówię jako dietetyk, żeby słuchać tego swojego organizmu. Jeżeli my się upominamy i bardzo mamy ochotę na konkretny produkt, to jest to możliwe, że my tego potrzebujemy, że gdzieś brakuje nam czegoś w organizmie i on prędzej czy później sam się o to upomni. Więc tu troszeczkę bym się z tym zgodziła, że nasz organizm jest w stanie nam powiedzieć, czego nam brakuje, tak? Możemy mieć ochotę właśnie na czekoladę, to wtedy mamy do czynienia z za małą ilością magnezu. Bardzo często w okresie takim zimowym chce nam się miodu, chce nam się takiej ciepłej herbaty z cytryną, z miodem. To będzie także powodowało to, że my gdzieś troszeczkę wzmacniamy swój układ odpornościowy albo walczymy z jakimiś infekcjami. Więc słuchajmy swojego organizmu i tutaj jestem za tym, żeby jednak zwracać uwagę na to, co chce nam się jeść. Uwaga, kolejny mit. Jedzenie jajek negatywnie wpływa na stan serca. No nie, jest to na pewno mit. Te jajka kojarzą nam się z cholesterolem, czyli ze złym krążeniem, ze złą pracą serca. Nie jest to prawda. Tutaj te dodatki do jajek, tak, typu majonezy, one będą powodowały odkładanie się cholesterolu, czyli tą złą pracę serca, złą krzepliwość, zły przepływ krwi. Natomiast same jajko bardzo wartościowe, jest to tak naprawdę bomba witamin, bo tam rodzi się życie, więc
dietetycy polecają jedzenie jajek, natomiast najlepsza opcja to jajka na miękko, jajka na twardo, niekoniecznie przetworzone jajecznice, tak? Mhm. Natomiast takie jajko na miękko na pewno dla nas bardzo korzystne. Bardzo ważne tutaj przy jajkach jest nawet to, że w odpowiedniej ilości one będą wpływały na obniżenie tego złego cholesterolu, więc tutaj na pewno się z tym nie zgadzam. Mhm. I mit siódmy, organizm dorosłego człowieka nie trawi mleka. Czy to jest prawda? Nie jest to prawda. Organizm dorosłego człowieka trawi mleko, natomiast może trawić go w mniejszej ilości. Ewentualnie osoby, które na co dzień nie spożywają mleka, zdecydowanie trudniej je później trawią. Czyli nam z wiekiem troszeczkę ten enzym rozkładający mleko, laktozę, będzie zanikał. Natomiast jeżeli nie mamy problemów z mlekiem i go dostarczamy od czasu do czasu do naszego organizmu, to my sobie z nim radzimy. W momencie, kiedy przestajemy go pić, wtedy na pewno ten enzym będzie zanikał i tu będziemy mieć problem z trawieniem mleka. Natomiast samoistnie to się nie dzieje, chyba że od najmłodszych lat nie tolerujemy, nie służy nam, no to na pewno to się nie zmieni, więc tutaj z czasem może się wzmagać. Mit ósmy. Sól morska jest zdrowsza od soli kuchennej. No nie jest to do końca prawda. Tutaj bardzo często teraz panie wybierają tą sól himalajską, natomiast no ja bym radziła jak najmniej tej soli, czyli zdecydowanie bardziej wszystkie przyprawy, jakie nam się podoba, natomiast sól odstawiamy. Mit dziewiąty. Jeżeli będziemy pomijać posiłki, schudniemy. Nie, nieprawda. Będziemy mieć zdecydowanie za długie odstępy czasowe, czyli nasz organizm będzie później potrzebował dużo więcej jedzenia, tak? Będziemy po prostu głodni i w jakimś tam pośpiechu możemy zjeść zdecydowanie więcej. Dobrze, jak co te 3 godziny dostarczymy coś do organizmu, właśnie po to, żeby ten nawet poziom cukru był odpowiednio zachowany, więc regularność jest najważniejsza, nie tylko przy odchudzaniu, ale także zdrowym żywieniu. Czyli nie pomijamy żadnych posiłków, jemy wartościowo każdy posiłek. I ostatni mit. Picie wody pomaga w odchudzaniu. Picie wody może troszeczkę pomagać w odchudzaniu w tym sensie, że gdzieś tam oszukujemy swój organizm, czyli napełniamy żołądek. Jesteśmy w stanie mniej zjeść, natomiast to jest dobre przed posiłkiem, czyli takie pół godziny przed posiłkiem wypić szklankę wody, wtedy zjemy troszeczkę mniej. Natomiast nie pomaga to docelowo w odchudzaniu, czyli jak będziemy nawet pić bardzo dużo wody, to nie będziemy chudli, tak? Ewentualnie może nam to pomagać w wypełnieniu żołądka, czyli troszkę mniej zjemy, troszkę się tak jakby oszukamy, natomiast samo z siebie nie powoduje odchudzania. Pani Kasiu, ja bardzo Pani dziękuję za dzisiejsze objaśnienie nam tych wszystkich mitów. Drodzy widzowie, nie bazujmy tylko na tych informacjach z internetu. Najlepiej jest się skonsultować ze specjalistą i nie działać tylko na własną rękę. Ja dziękuję dzisiaj za uwagę i do zobaczenia za tydzień.